Słuchajcie. Wiecie, co to jest? Oczywiście, że wiecie. Ściągnąłem osłonki, bo jednak od słońca, od myjni trochę się krawędzie pomarszczyły. Także spróbuję je trochę suszarką przygrzać. Zobaczymy, czy się wygładzą. A jak nie, to odkleimy i polecimy całość plastidipem. Ale tutaj mała retrospekcja. Specjalnie dla tych, którzy by chcieli sami ściągnąć osłony ze swojego Citroena DS-a. No podejrzewam, że nie tylko piątki, ale w pozostałych modelach jest to tak samo. Tutaj mamy trzy zaczepy, które trzeba ścisnąć i ściągnąć osłonę. A jak to wygląda w praktyce? Zobaczcie tutaj. Mam nadzieję, że informacja wam się przyda, a ja próbuję zobaczyć, czy uda się wyprowadzić te pomarszczenia. No i obawiam się, że nie. W jednym miejscu nam się napręży, ale z kolei marszczy nam się w innym. Także co robimy? Odklejamy. I w bardzo prosty sposób to się wszystko ściąga, jak widać. Malowania wam już nie będę pokazywał, bo pokazywałem w jednym z poprzednich odcinków. Wtedy to było na szybko, byle jak. A dzisiaj myślę, że się przyłożę. Nie będę filmował, tylko cierpliwie przygotuję powierzchnię, pomaluję i pokażę wam przy okazji efekt końcowy. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce. I się suszą. A tak wygląda lakiernia na balkonie. I tu jeszcze znaczek punktowy. A to plastidipy, które używaliśmy. Czarny, czerwony, metaliczny i klar na wierzch.